i tak. Pogoda mieszana. Troszkę pruszy. Nie za bardzo. Ale zaciągnięte niebo. Już mnie ta zima męczy, zaczyna powoli. Dziś jest który? 12 marca. A zima. Jak to zima w Kanadzie. Jeszcze nas poczyma z miesiąc, półtora. Ale w maju będzie dobrze. Nic, grzeje Kaśkę, inspekcję już zrobiłem. Jeszcze chwilę i uciekamy. Po lewej mamy Flying J, muszę zjechać, dolać defa przede wszystkim, no i diesla też, bo potem będę miał problem z defem, także trzeba będzie uciekać. Tu lekko po lewej stronie, pogoda się wyklarowała, słońce pokazało. Zatankowany. Trochę z przebojami, bo nie mogłem paragonu dostać. Podkładałem pistolety, a ona, pompa dalej mówiła, że pracuje. Pokazywała, że pracuje. Dlatego nie chciało mi dać paragonu. Ale gościu tam te pistolety poprawił jakoś i odłożył i dopiero mu zamknęło. No nieważne. Paragon wzięty, w końcu się wydrukował. Kawę też wziąłem i możemy jechać. Pogoda się zrobiła, słońce się pokazało. No więc jest dosyć fajnie. Ja dzisiaj na pewno dojadę do Prince George. Myślę, że tam za Prince George pojadę. Jeszcze zobaczymy. Dokładnie gdzieś jakaś miejscówka trafi. No to są tereny mi mało znane. Znane, ale bardzo mało. Także zrywamy się stąd. Ścieżki i polecę obwodnicą Antonim. Antkiem pojedziemy, bo przez miasto mi się nie chce tam korkować. Monto takie przemysłowe, tak jak widać. Silosy, zbiorniki na ropkę. Kominy. I się pokazał drobny śnieżek. Dawno nie padało, ale chyba zaraz przejdzie. Starczy tego śniegu. Gdzie ta wiosna? Ale zaciągnięte jest przed nami. Coś czuję, że chyba będzie. Padał. No nic, Kanada. No i kończymy tą obwodnicę. Odbijamy z powrotem na jedynkę. Na zachód. Kierunek Jasper. Park Narodowy. Tam jest lodowiec. Kiedyś może zrobimy jakieś wideo, jak pojedziemy na Jasper.
spilował. Zatrzymał go oficer. Trzeba uważać z prędkościami. Jak jest 110, to za dużo nie przeginać. O, a tu się wywaliła jakaś fadronka. Żółty pojazd. Dźwig. Jakiś dźwig. Wywalił się. To na bok. Ciekawa sprawa. Jak to się stało? Tamtą pompę miałem odwiedzić i wziąć paliwo, ale tam jest $1.75, $1.76. W ogóle paliwo mają dużo droższe niż tu pod Edmontonie, w Sherwood Park, gdzie brałem. Bo tam brałem paliwo po $1.46, a tutaj 76. 30 centów drożej. To nieźle tam kroją. Jeszcze defa nie mają na pompie. Choć przy Edmontonie najlepiej się tankuje w Nisku. Poniżej Edmonton, na południe, bo tam jest po $1.40. Ja dałem 6 centów więcej, no ale to nie po drodze było. Ale tu to też. Taka różnica w cenach też. Niby ta sama sieć, kawałek dalej ujedziesz i nagle jest całkiem inna cena. No jestem w Edson, co nie? Edson. Miejscowość. No, miasteczko takie. Kolejne takie miasto, troszkę większe, po drodze, Hinton, parę krzyżówek do przejechania, pogoda się wyklarowała, po prawej widać panoramę gór, skalistych, jeśli kamera łapie to, no łapie, taka ta pogoda niby jest słońce, ale taka lekko przymglona. Jadę sobie na lewo, bo gościu tutaj troszkę wolno jedzie, a on jedzie za innym traczkiem. Jest 60 na godzinę, a tak jadą 50. No, póki co pogoda się wyklarowała, mam nadzieję, że tak będzie ok. Choć patrzyłem w pogodynkę, no to jutro tam ma tam, gdzie jadę, troszkę śniegiem popruszyć. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Tu się już autostrada schodzi do Landówy. Co dobre, nie trwa wiecznie. Z czteropasmowy zrobiła się dwupasmowa, więc jeden pasek w jedną stronę. Kierujemy się na park, na Jasper. Tu się już pokazują troszkę bardziej widoczki gór, bliżej parku. Także koniec z preriami. Zaczynają się skałki. Małe skałki. No, może nie takie małe. My jedziemy prawą stroną, żeby nie przez bramki, bo jakby ktoś chciał tam jechać właśnie na ten park, to musi uiścić opłatę. To samo jest w Banff. No, został zatrzymany. Pewnie tam prędkość cisnął przy dojeżdżaniu do bramek, bo tam jest znak na 50 i może był rozpędzony i jechał szybciej. No i znów policjant pick-upem zatrzymał i pieniądze od niego wyciągnie. Jedziemy sobie tym wąwozem między górami. Góry po prawej, góry po lewej. Przed nami autokar troszkę wolno jedzie, więc musimy tak jechać jak inni. Tu mamy skałki ośnieżone. Tak jak widać, jakieś tu jeziorko.
zamrożone. Ludzie se kości prostują. Takie są co jakiś czas parkingi, takie pull-outki, takie pull-outy, pull-overy. No takie zatoczki. Po prawej też mamy skałki zaśnieżone, czyli góry. A do odbicia na Prince George mam 133 km. Wszyscy wyprzedzili autokar, jak była podwójna, ale ja już nie zdążyłem. Nie będę się pchał. No i to tak właśnie jest, że jak było 90, to autokar jechał 90, ale jak się zrobiła podwójna, to autokar na 90 przyspieszył nagle do setki. No to co będę go, kurde, 120 mam gnać, żeby go wyprzedzić? Ale potem jak się zrobi znów pojedyncza, to on znów sobie będzie jechał 90. O, i są te kozy. Tutaj wiecznie te kozy. One się pasą. One lubią też w zimie na highwayu lizać, jak śnieg jest, to wiadomo, solniczki solą. To one zlizują tą sól z ulicy, z highwaya. Brakuje im prosto jakichś tam mikroelementów. I liżą tą brudną sól, brudną ulicę. To jest sól drogowa, a nie jakaś spożywcza zresztą. Nieoczyszczona sól. Ale nic im nie jest. Ale ten autobus teraz jest zamulany przez kogoś innego. Tylko że tak, tu jest 70. Tutaj w lecie ta woda jest taka fajna zielonkawa. Nie wiem, czy to widać przez ten lód. I te jedno jeziorko. Jeziorko czy to stawik. Teraz akurat lodem pokryte, ale taki ma typowy zielony taki... Nie wiem, jaki to kolor, taki szmaragdowy. Ja się na kolorach tak nie znam. Ale taki... Taka naprawdę fajna zieleń. Inne nie. Jest ich tutaj pełno w okolicy, ale tylko te jedno ma taki kolor. Kiedyś będę przejeżdżał latem, to się wtedy uchwyci kamerą. Stanę tu po mojej lewej teraz na parkingu i się przejdę. Tak, jesteśmy w parku, no i tutaj teraz jest ograniczenie do 70. No to tak trzeba jechać z wyczuciem. Bo policja nie śpi. Ta taka inna ta góra, taka gładka. Bo te inne są takie jakieś półki, nie półki. A ta jest taka inna. Przyroda różne cuda tworzy. Jest 90 na godzinę, no i autokar jedzie 90 bardzo przepisowo. Tamci już pojechali. Do przodu wyrwali. Tak się dziwiłem, czemu pociąg stoi, ale widzę, że tutaj drugi jedzie z przeciwnej strony i oni tutaj się mijają. Faktycznie może jest jeden tor, a tu mają mijankę. Także jeżdżą te pociągi, długie te pociągi jeżdżą i co chwila gdzieś się je mija. Ktoś tam mi zadał pytanie odnośnie tego ładunku, co wiozę. Czy nie byłoby taniej pociągiem? Pewnie by było taniej pociągiem, tylko że byłoby to dłużej, bo ta operacja zarzucić towar w kontener, zawieźć go na kolej. Ciekawe, ile dni by tam stał, ile czasu ładują ten cały skład. No a potem wiadomo, też ta kolej nie jedzie jakoś bardzo szybko. Byłoby taniej, ale byłoby dłużej. Ale jeżeli firmie zależy na towarze, no to puszczają trakiem, po prostu chodzi o czas. Więc my to wozimy, czyli trakerzy, ale ładunki takie nie wymagające jakichś szybkich terminów jadą koleją. I tu jest 93,
Icefields. I nią można pojechać w lewo, żeby się połączyć, ona się łączy z jedynką w parku od strony Banff. Narodowy park. I tylko, że no, trakiem tam nie wolno, tam ta droga jest trochę kręta, nie za szeroka, więc tam jest zakaz dla pojazdów tam powyżej jakiejś tam masy całkowitej. Ta wartość jest dosyć niska, także może jakaś mała solówka tak, ale coś większego, cięższego już nie. I tu jest w prawo na Jasper, a my lecimy prosto. Ten autokar chyba też prosto leci. A szkoda, bo mógłby zjechać, bo przymula mnie troszkę. Nie ma jak wyprzedzić. A poza tym w kadr mi wchodzi. Nie lubię za kimś jechać i kręcić, bo jakiś pojazd wysoki przede mną. No i tu jest ta 9-3 w lewo za 150 metrów. Icefields Parkway. Zdążę na zielonym? No zdążę. Muszę zdążyć. A my prosto na Prince George lub na Kamloops. Oczywiście my potem będziemy odbijać na Prince George. No i wjeżdżamy do British Columbia. British Columbia wita nas. Musiałem wziąć ten autokar, bo już mnie zdenerwował straszliwie, a mam kawałek prostej. Zrobiła się setka, on dalej 90. A zanim się kolejne dwa traki teraz będą wlekły. Nie, setka to jedź 105, a nie 90. Kurde, człowieku, ja tutaj do pracy przyszedłem, ja muszę na chleb i na smalec zarobić. Już tam pomijam ogórka kiszonego. No i powolutku będziemy się kierować na prawo. A tak idzie zresztą główna droga, znaczy główna droga może, no 16 mam na myśli. Waga jest po lewej, ale już pisze na znaku, jest napisane, że jest zamknięta. Muszę zwolnić, bo tu jest 60. Co by mi jakiś kab nie zhaltował. No i do celu jeszcze mam ogólnie 913 km, ale dzisiaj jeszcze pojadę ze 4 godziny. No, 4 pojadę, może nawet więcej. Myślę, że może i 5. Zobaczymy, jak się przytrafi ten jakaś postój, jakaś miejscówka. No, piątka idzie tam na lewo, a 16. Są miejsca śliskie, znak ostrzega. No, ale zobaczymy, czy faktycznie były jakieś tam odcinki śliskie. Jakkolwiek my będziemy uciekać na prawo. Na Prince George. A w lewo, jakby ktoś chciał do Vancouver, do Kamloops, to jedzie przez most. A my boczkiem, boczkiem. Ciąg dalszy. Jeszcze jest widno, jeszcze trochę można przebitki pokręcić. Na drodze spokój, cisza, droga jest ok. Kondycja drogi jest fajna, bo jest sucha. I sarenka mi wyskoczyła.
Idź, panienko, idź. Bo cię bumper pocałuje, ale ładnie przeskoczyłam przez te druty kolczaste. Chciałbym być taki zwinny jak ta sarna. Jak ja bym chciał przeskoczyć, to pewnie bym bęben rozprął na tym trucie. Syrenki tam skaczą. Jedna, druga. Trzeba uważać. Ale teraz po highwayu lubią łazić. Ten wyhamował ledwo co, bo tak wyskoczyły. Troszkę te drogi się popodnosiły. Takie się robią w zimie. Puchnie ten asfalt. Nie jest popękany, ale gdzieś ziemia zamarza i do góry podnosi. I się jedzie nieraz tak, że nie pogonisz. A przychodzi wiosna, lato, robi się ciepło i to jakoś tak z powrotem siądzie i się tak jakby równa. Tak właśnie w górach dziwne zjawisko. Prince George 179 km. A jeszcze jakieś godzina 50. Ale my polecimy dalej. Także tak. Wkurza mnie ta droga, kurka wódka. Kręgosłup mi się zaraz złamie. Choć fotel buja jak durny, mało głową nie zrobię dziury w suficie. W dachu znaczy. Albo suficie. Nie, do sufitu mam bardzo wysoko. Także lecimy, lecimy. Tam było też troszkę komentarzy, takich ogólnych komentarzy, nie było to takie stricte pytających, wiadomo, tam dzięki za komentarze, za pozdrowienia, za te wasze łapki. Łapki w komentarzu tak zwane, no. Ale jest tego komentarz, także lecimy. Odezwę się jeszcze później. Póki widno, jeszcze można parę przebitych dokręcić. Ale nie wiem, czy stanę czasami w Prince George i podleję paliwo. Czy na powrocie. Ale chciałbym dolać, żeby mieć zawsze troszkę cięższego traka konia. Mieć pełne kotły. Bo nie wiem, jak tam dalej będzie. Jutro niby coś ma tam pruszyć. Oby tak, oby nie pruszyło i się tam nie... To nie sprawdziło. No bo tak patrzę teraz. Pogoda jest fajna, a temperatura jest plus 4, więc jest wysoko na plusie. 4 stopnie powyżej zera. Mam ciężką naczepę i tak podbija tego traka, tą naczepę mi tak podbija się, tak na pusto by tak tego nie czuł, jak ciężko. No ale nic, może dalej będzie lepsza droga. British Columbia nie ma pieniędzy na remonty dróg? Halo? Ludzie z British Columbia, o shit, fuck that. Co tu się dzieje? To ja mam jechać 30 na godzinę? Już tak wolno jadę, jeszcze pod górkę trzeba się rozpędzać. O rany boskie. G7, Kanada, G7 gospodarka. Powtarzam po raz kolejny. Widzicie, ja wam tutaj pokazuję Kanadę bez upiększania. No ale też nie chcę za bardzo w drugą stronę, bez jakiegoś dodatkowego krytykowania. No ale jak coś krytykuję, no to widzicie, że chyba ta droga się nie nadaje za bardzo do jazdy. Chyba że traktorem. Co jedzie 15 na godzinę. Tu jest noclegownia z tyłu dla traków. A jeszcze kawałek i Prince George. No i tutaj w lewo na skróty ominę miasto. I koło Flyinga będę jechał. Jak ta cysterka. Dobra, wjeżdżam na Flyinga, podleję kotły, $1.76 cena, no ale to jest BC, więc cena jest... Nie jest taka zła ta cena, jeżeli chodzi o British Columbia. Tutaj mam być szczery. Stara
się czasami tankowałem, jak jeździłem. Kiepski ten zakręt, kurde, no ale cóż. Tak, żeby złapało do 13. Co tu piszą? A, okej. Dobra. No, na tamtych pompach piszą, żeby iść do środka, tylko że sklep do piątej, a już jest po piątej. Szósta dochodzi. Ale te pompy działają z kiosku. Dobra, muszę dolać, bo już odbiło. Ile mi już tam wyszło? 230 litrów prawie. No, dobiję do pełna i uciekamy. Zatankowałem. Troszkę paliwa. No to wyszło coś chyba 250 litrów niecałe. No i czas się zrywać z tej starej pompy. Do zamknięty sklep do godziny 5, otwarci i zamknięty. To jest normalnie jakiś szok, niedowierzanie. Też ma opady śniegu niezłe, widzę te hałdy, te kubki podgarniane. No im też zima dowala, no ale oni są wysoko na północy. To też mają i mrozy i opady niezłe. No a ja zaraz będę się kierował na lewo, znów do 16, do Yellowheada. No i kierunek tam na Houston, przez Houston będziemy przejeżdżać. No i dalej tam na Prince Rupert. Że mam czerwone światełko, nie mogę w lewo skręcić. Muszę przeczekać. No, dzisiaj w nocy, dzisiaj mamy 12, także tej nocy, co była między 11 a 12, no ale to 12, bo to w tych godzinach między 1 a 3 czas został posunięty do przodu, przez co będziemy mieli trochę dłużej dzień z wieczora. No i to słoneczko już jest dosyć wysoko, powoli będzie zachodzić, no ale już jest na lokalu godzina 6.30, ale jeszcze w miarę to słońce wysoko jest, więc ten dzień potrwa dzisiaj już dłużej, co mnie cieszy. W Polsce przestawiają, ale to jest tam chyba później, za 2-3 tygodnie, już nie pamiętam dokładnie. Kolejne miasteczko. O kurde mać. Trzeba hamować. Wanderhof. Taka nazwa niemiecka chyba. Wanderhof. No, takie dosyć niezbyt małe, ale chyba też niezbyt duże. Nawet nie pamiętam. Się zrobi ciemno, słoneczko już zaszło za górami. Dobra, zjeżdżam na rest area. Miałem tam po lewej troszkę, po prawej troszkę szybciej, ale jadę, bo mam jeszcze na logbooku, ja wiem ile, 20 minut jazdy, 20 kilka, to nie będę się tutaj już szarpał. I
ta cysterka też tak troszkę, kurde, słabo jechała i też tak 80 na setce, no i droga się poprawiła, tam dalej już te drogi, droga nie była taka garbata. Kawałek tej drogi to był tak wstrząsający, że ten, że nie szło jechać. Widzę, jakieś chargerki są. Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. Co można podładować samochód. O, powoli stawiają. Także nic, zaparkujemy zaraz gdzieś, tylko zanieść tam do wlekę za tą cysterną. Jeszcze będzie stanąć, tylko tak, czy po prawej, czy po lewej. Ten będzie stawał po środku, a tutaj po lewej stanę. Spokój, cisza, blisko do kibelka. Kawy nie mam, to sobie herbatę zieloną zaparzę. A już. Coś takiego, żeby nie blokować wejścia do kibelka, no to tak trzeba będzie stanąć. Przejdę tylko na inspekcję po podróży. No nie wiem, jaki dzisiaj wyszedł dzień. Zaraz rzucimy okiem. Zacząłem pracę o 8.30, jest 9.30. No dobra. Dzisiaj zrobiłem 1000 z haczykiem, a dokładnie mówiąc 1086. No, jest ok. Także tak, coś trzeba będzie skuszać. Pierników na żarłem. No i co? I jutro się odezwę. Nie wiem, ten gościu tak stanął. Dziwnie. Tak w poprzek. Tam stoi cysterna. Tu stoi jakiś flatbed. Tu są kibelki i śmietniki. On stanął jakoś tak w poprzek, co zamknął. Nie wiem. Także dobranoc. Do następnego, może do jutra.